Był Fight Exclusive Night, były dwie walki tutaj w Poznaniu, szykuje się trzecia, która jest już za niecały miesiąc. Razem z nami Łukasz Demczur, który przygotowuje się do Poznań Fight Night, czyli gali Grzegorza Samolewskiego. Kolejny raz u swojego trenera, przed swoją publicznością. Cóż teraz będzie się działo w takim razie? Podobny scenariusz planuję jak na poprzednich walkach, wygrać, pokazać się, no i piąć się na sam szczyt dalej w tej czołówce. Dojść do czołówki polskiej, że tak powiem. No właśnie, to jak ta wspinaczka wygląda? Do tej pory było tak, że Demczur to był Stójkowicz i jeden i drugi. Tak jak twój brat Radek, tak ty. Na Fenie było poddanie trójkątem, więc był taki przebłysk, aha, coś gdzieś z parterem. Później dwie walki, które walki potoczyły się. No jedna na pewnym dystansie, druga dość szybko, ta z Mustafajewem. Co się zmienia w przygotowaniach, w tym jak się postrzegasz jako zawodnika, a co więcej, nie wiem, chcesz pokazać albo chcesz potrafić? No każdą płaszczyznę chciałbym poprawiać, bo to nie jest tak, że mieliśmy dobrą tą stójkę jakby bazowo, no ale wiadomo, że wszyscy no w całej Polsce, na świecie trenują i to ten poziom teraz idzie wyżej, to wydaje mi się, że trzeba przekrojowo, bo teraz patrząc na te wszystkie gale, które nawet już są w Polsce i za granicą, no jest stójka, mocne zapasy i ludzie chcą tej stójki, ale no trzeba być przekrojowym i też tak trenuję, przekrojowo. Gdzie właśnie? Coś się zmienia w grupie, z którą trenujesz, w trenerach gdzieś? Wiadomo, Grzegorz Samolewski tak. To jest stójka bardzo wysoko, no ale gdzieś tam co dalej? No, głównie właśnie tutaj u nas w klubie, na przyjaźni u Grzegorza. Dodatkowo mam dobry kontakt i dużo robimy z Mariuszem Mazurem, on teraz 1 października na KSW. Z Romanem Szymańskim, też trochę mistrzem Fenu, też trochę mam zaszczyt i mogę robić. No tak naprawdę no, dużo jest propozycji, ale no, praca, jakieś tam obowiązki nie pozwalają jakby poszerzać. Wcześniej też współpracowałem z Mirkiem Biernackim, teraz też bym chciał, ale tak godzinowo mi nie pasuje, żeby tam dotrzeć, ale no, cały czas kontakt ze wszystkimi jakby tutaj w obrębie Wielkopolski mam. Jak podchodzisz do poprzedniej walki? Tamilan Mustafajew. Ta walka dość szybka potoczyła się bardzo po twojej myśli, ale wiesz, no w odczuciu kibiców mogą być takie, no jest ktoś, kogo nie do końca znamy, przyjechał, nazwisko obce, to nie zawsze się kojarzy z tym, że to będzie gwarantowało poziom. Wręcz czasem tym, że ten poziom będzie zaniżony. Tak, też słyszałem takie tutaj jakby ode mnie, od bliskich, że jakby on był wrzucony do tego samego worka, co chłopacy z Litwy przyjechali, tak? I no on tu trenuje w Polsce, miał 3 walki. Tak, to jest zawodnik pięściarza Warszawy. Tak, tak. No, no jeśli chodzi o w ringu, to co ja odczuwałem, no mocny chłopak, mocno zaczął lowy, tym mnie zdziwił, no chciałem je rozszachować tym wewnętrznym, no ale też potrafi kopać, pokazałem i też tam kulał trochę po walce, ale no twardy był, no udało, no wyszło tak, po prostu tak z walki wynikło, no jedno kolano wyszło, potem ta gilotyna, no idealnie zapięcie, no i tego już nie mogłem puścić. Jasne, tym razem Sergiusz Uzarek, podopieczny Tomka Brondera, to już możemy powiedzieć, ktoś zupełnie inny niż Tamirlan, zupełnie inaczej walczący, przygotowujesz się właśnie pod niego, tak, ponieważ to jest zupełnie inna rzecz, czy robisz swoje i chciałbyś może ty narzucać, co pewnie nie będzie łatwe, bo Sergiusza akurat znam osobiście. No, solidny zawodnik, poukładany, silny, z tego co już udało mi się zobaczyć, podpatrzeć na jego walkach. To jest jakby chyba czwarty przeciwnik brany pod tą walkę. Od sierpnia jakby zaczęliśmy przygotowania i no robię swoje. No staram się jakoś nie patrzeć na poprzez perspektywę tego, jak ktoś walczył ostatnią walkę, bo ponieważ no każdy trenuje, może być progres. Tak samo jak Tamilan mnie zaskoczył, myślałem, że będzie szedł po sprowadzenie, a on podjął walkę w stójce i mocno ją rozpoczął. Nie? Jak w tej chwili wygląda twoja współpraca czy przygoda z Fenem? Ona jest przerwana, zakończona, ona jest dalej gdzieś, no właśnie. Nie mam jeszcze nowego kontraktu. Mhm. Nie wiem, nie ma w sumie rozmów, ale no chciałbym tą walką jakby, no wydaje mi się, że no, to by była trzecia moja wygrana, jakby odbudowany ten rekord i też no mentalnie czuję się, u was awansowałem na 15 miejsce w mojej kategorii w Polsce. No myślę, że no teraz no będzie mój czas. No wiadomo, no któraś to walka już z rzędu wygrana będzie, trzecia, i myślę, że no zapraszam do współpracy, tak powiem. Ja trzymam kciuki za dobrą walkę. Twoje nazwisko i Sergiusza gwarantuję, że faktycznie w tym klatkoringu na pewno będzie co oglądać. Tak jest, zapraszamy serdecznie do Poznania 24 września. No i tyle. Dzięki bardzo. Dzięki.